Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Naszymi gośćmi dzisiaj są publicyści tygodnika sieci Goran Andrijanić, dzień dobry, i Andrzej Potocki, dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry. Redaktor Goran na łączach, Andrzej Potocki we własnej osobie w studiu. Proszę państwa, trwa już nieformalna, bo przecież nie została ogłoszona data wyborów, a dopiero po ogłoszeniu daty wyborów rozpoczyna się formalna kampania wyborcza, ale trwa nieformalna kampania wyborcza. Przywódcy, posłowie, politycy spotykają się z wyborcami. Przepraszam, i pani poseł Kinga Gajewska z Platformy Obywatelskiej postanowiła się pochwalić takim spotkaniem. Napisała na Twitterze, umieszczając filmik, który za chwilę państwu pokażę. Wczoraj na spotkaniu w Piastowie pani mówi: mam emerytury 800 zł, ale połowę zrzucę się, żebyście wygrali wybory. Koniec cytatu. I komentarz pani poseł: ludzie są na serio zdeterminowani, żeby pomóc wygrać wybory. No i pochwaliła się pani Kinga tą determinacją, a posłuchajmy, co powiedziała pani na spotkaniu wyborczym. I mam jeszcze takie pytanie, ponieważ mignęło mi gdzieś w internecie takie, no, propozycja, że tak powiem. Wy nie macie spółek swoich, nie macie tam ciotek, braci, sióstr tam i pociotków i różnych, więc nie macie pieniędzy. Pieniądze ma PiS. Czy nie byłoby zasadne podanie ogólnokrajowego konta, żebyśmy zrobili ściepę, że tak powiem? Bo to bardzo dużo kosztuje. Kosztują reklamy, kosztują plakaty, kosztują wyjazdy, wszystko. Ja mam 800 parę złotych emerytury, ale połowę oddam chętnie. No właśnie, pani ma swoje pieniądze i pani te pieniądze może przeznaczyć na co chce. Nie chcemy tutaj stygmatyzować, ani potępiać, ani krytykować. Powiedziała, że ma ponad 800 zł emerytury. No nie wiem jak, bo ta najniższa emerytura netto to jest 1300 z kawałkiem. No ale być może jakieś obciążenia na tej emeryturze są, ale jest skłonna połowę oddać i należy to uszanować. Ja myślę, że w Polsce jest bardzo dużo osób, które cały swój majątek oddały, żeby Donald Tusk doszedł do władzy, więc nie ma się czemu dziwić. No ale z drugiej strony, no, swoistego rodzaju infantylizmem jest pokazywanie przez panią poseł Gajewską, która też powinna wiedzieć, ile wynosi najniższa emerytura w Polsce, takiego wystąpienia i takiego uogólniania. Andrzej Potocki. No to jest jeszcze jeden problem, który zauważyliśmy podczas wypowiedzi tej pani. Ta pani twierdziła, iż Platforma Obywatelska nie ma spółek, w domyśle, że takie swoje spółki to ma PiS. Nic bardziej absurdalnego. W końcu te 250 miliardów deficytu w ściąganiu podatku VAT to nie kto inny, tylko te zaprzyjaźnione z Platformą w dużym stopniu firmy wykręciły. Do tego dochodzą spółki samorządowe. Mówiąc krótko, akurat nawet w powszechnej opinii Platforma ma lepsze przełożenie na biznes, aniżeli sugerowane przez panią Prawo i Sprawiedliwość, które rzekomo ma wszystko w swoim ręku i ma kupę pieniędzy, co jest nieprawdą. No ale skoro ta pani tak ten świat widzi, nie będę tutaj, że tak powiem, spolemizował z nią na ten temat, bo powiedziałem, co miałem do powiedzenia. Natomiast jeśli chodzi o znajomość tutaj emerytur przez posłankę Platformy Obywatelskiej, no to też wołał pomstę do nieba, bowiem powinna wiedzieć, że jednak 800 zł to nie jest to jednak emerytura podstawowa. To tak by wyglądało, jakby w Polsce ludzie takie emerytury dostawali, a no, umówmy się, 1345 chyba złotych jest ta najniższa netto. Emerytura. Mhm. Netto, tak jest. Nawet nie brutto, tylko netto. W związku z tym, no ale okej, okay, dobrze. No dobrze, ale wróćmy może do tego, o czym chciałabym, żebyśmy porozmawiali, dlatego że chciałabym, żebyśmy porozmawiali o ofercie programowej, bo tutaj pani na spotkanie przyszła wyborcze i ze swojej strony zadeklarowała, cóż może ofiarować Platformie Obywatelskiej. No, pomijając fakt, że Platforma Obywatelska, druga co do wielkości partia w parlamencie, dostaje 20 milionów dotacji rocznie, więc na te ulotki spokojnie i plakaty wyborcze starczy. No ale z drugiej strony pewnie by chciała usłyszeć, co Platforma Obywatelska, Donald Tusk,
może zaoferować emerytom, bo na razie słyszymy z ust na przykład posła Lęca czy eksperta pana Grabowskiego, że zabrać chce 13 i 14 emeryturę. Z drugiej strony no jednak jakiś program dla tych ludzi, którzy już są na emeryturze, być może powinna Platforma Obywatelska przedstawić. Golan Andrianici. No mnie się wydaje, że znaczy ja się zgadzam z panią Aleksandrą. To nie trzeba, to co ta pani powiedziała na tym spotkaniu wyborczym, to nie trzeba, nie powinniśmy to w jakiś sposób lekceważyć. Szanujemy to. Znaczy ja szanuję każdą sytuację, w której obywatel jest gotowy do jakiejś ofiary w sprawie politycznej albo światopoglądowej, także tutaj ja to szanuję, ten występ. Natomiast oczywiście ta jaka jest sytuacja z tej 800 zł, jak jest to możliwe, że ona dostaje 800 zł, kiedy wiemy, jaka jest emerytura minimalna, to jest coś innego. Natomiast to, co mnie nerwuje, jest wykorzystanie czegoś takiego do celów wyborczych, w kampanii, do celów wyborczych. Znaczy, pani Grajewska by chyba musiała wiedzieć lepiej niż to. Po pierwsze, musiałaby wiedzieć, że to nie jest po prostu, że tu jest taki fakt, który jest po prostu wątpliwy, że pani ma 800 zł. Nie wiem, może być, naprawdę jest jako obciążenie, ale to wykorzystanie czegoś takiego do kampanii jest naprawdę cyniczne. Dajmy się, że tutaj jest. To jest taka próba pokazania, że takie zwykli ludzie są za Platformą, że zwykli ludzie czują Platformę jak swoją. Natomiast ja przepraszam bardzo, ale wszystko, co się dzieje, co się działało w czasach, kiedy Platforma rządziła, pokazywało, że akurat takich ludzi Platforma zaniedbuje, lekceważy i kompletnie ignoruje ich i jej interesy. Tak, to prawda. W tym momencie nie ma żadnego programu, jeśli chodzi o emeryturze, jeśli chodzi o emerytach i ich interesów. To, co mamy, jest zapowiedź eliminacji tej 13, 14 emerytury, która naprawdę pomogła ludziom. Ja mam emerytów w swojej rodzinie i wiem, jak dla nich to jest, jaką jest to pomocą. Natomiast ale to nie jest tylko, jeśli chodzi o kwestie emerytury. To jest po prostu globalne zjawisko, jeśli chodzi o programy polityczne Platformy, których po prostu nie ma. Nie ma. I oczywiście, że kiedy nie masz konkretny program, musisz po prostu robić taką demagogię. Jeszcze raz, nie chcę lekceważyć to, co pani powiedziała. To, co dla mnie jest nie do przyjęcia, jest sposób, jaki pani Gajewska instrumentalizowała jakoś wystąpienie, które jest szczerze, powiedzmy, ale jest kompletnie instrumentalizowane. No właśnie, ale mówimy o tym, że właściwie tej grupie, która już jest na emeryturze, no chęć głosowania na Platformę Obywatelską czy też Koalicję Obywatelską mogą odebrać te zapowiedzi, które płyną z otoczenia Donalda Tuska, bo on sam nigdy tego nie powiedział, czyli zlikwidowania dodatków w postaci 13 i 14 emerytury. To rzeczywiście może skłonić do obaw, że to w życie zostanie wprowadzone, no ale mamy też całą grupę ludzi, którzy w najbliższym roku, dwóch, trzech przejdą na emerytury. I teraz jest bardzo niepokojące to, co zostało zapisane w takim raporcie i co podobno jest również zawarte w kamieniach milowych do spełnienia przez Polskę, że jednak wiek emerytalny ma być podwyższony. Oczywiście Komisja Europejska przedstawia różnego rodzaju informacje, jakie to są obciążenia dla budżetu państwa, że nie wytrzymają gospodarki i budżet państwa różnych krajów takiego niskiego wieku emerytalnego. No ale wiemy już o tym, co się może dziać, kiedy ten wiek w krajach Unii Europejskiej chce się z góry podwyższyć i narzucić obywatelom. No we Francji podwyższenie o 2 lata z 62 do 64 mamy rewolucję na ulicach. Więc teraz jest pytanie, czy rzeczywiście nie powinien odnieść się w jakikolwiek sposób lider opozycji do tych planów Komisji Europejskiej, bo obawa, że one będą wykonywane tak jak kiedyś za jego premierostwa w sposób, no powiedziałabym, bezpośredni, no są.
No ale jak on się do tego odniesie, to będą mu zadawane niewygodne pytania pod tytułem a jak, a jakim sposobem, a skąd pan weźmie pieniądze? I na takie pytanie dla Tuska jest trudno odpowiedzieć. Powstaje zasadnicze pytanie. Czy w ogóle Platforma Obywatelska ma jakikolwiek projekt w stosunku do emerytów, którzy raczej gremialnie głosują na PiS? I podobnie będzie w tych wyborach, albowiem jak na razie to słyszymy z ust działaczy Platformy Obywatelskiej, jak dla emerytów to wstrząsające historie, że nie będzie trzynastek, czternastek, że zostanie podwyższony wiek emerytalny. W związku z tym to już uderza bezpośrednio w takie osoby, które są już po 60, czyli ci wyborcy już generalnie ustawiają sobie, 60. Słucham, w przypadku kobiet, to męski punkt widzenia tak. prezentuje, tak, przepraszam, w przypadku kobiet to była różnica 7 lat przy podwyższaniu tego wieku emerytalnego. I nie ma generalnie żadnego programu Platforma Obywatelska. W związku z tym trudno jest cokolwiek mówić. No będzie to kolejne hasło rzucone przez Donalda Tuska w przestrzeń medialną pod tytułem my zrobimy wszystko, żeby zaspokoić apetyty naszych wyborców. Znaczy inaczej, nie zrobimy, tylko obiecamy wszystko. Ale tu akurat w tym temacie ta pani emerytka dziwię się trochę, może nie jest merkantylna i bardziej ideowa. I stąd te ofiarowanie połowy emerytury na potrzeby partii, która osobom w jej wieku, no jak do tej pory, nie zaprezentowała żadnego programu na przyszłość, który byłby lepszy od tego, co jest, co już powinno wzbudzać w tych środowiskach poważne niepokoje co do głosowania na Platformę Obywatelską. Wydawać by się mogło, że w jakich bólach rodzi się ten program Platformy Obywatelskiej. Ostatnio mieliśmy nareszcie jakieś konkrety. Pierwszy konkret zero kredytu na pierwsze mieszkanie, drugi konkret babcinę dla kobiet, które chcą po urodzeniu dziecka wrócić do pracy i trzeba im płacić, żeby jakoś mogły zapewnić opiekę temu dziecku. Z drugiej strony ostatnio słyszymy postulat lewicy, że trzeba bardzo dużo pieniędzy przeznaczyć na budowanie żłobków, bo dzieci się do żłobków dostać nie mogą i w związku z tym rodzice są obciążeni takimi świadczeniami, na które ich nie stać. I to babcinę miałoby tak jakby to wszystko uzupełnić. Panie Goranie, no właśnie, czy to jest kwestia tego, że usiłuje Donald Tusk wejść w buty Prawa i Sprawiedliwości? Bo te wszystkie socjalne rozwiązania, które do tej pory PiS wprowadził, no tak jakby trochę się pokrywają z tym, co on proponuje. I czy rzeczywiście okaże się, że cała kampania wyborcza to będzie rozdawanie kiełbas wyborczych, że będzie prześciganie się w obietnicach, co nowa władza czy stara władza społeczeństwu da. Znaczy ja się tutaj trochę boję tej sytuacji, w której po prostu Platforma Obywatelska kopiuje ten sukces polityczny Prawa i Sprawiedliwości, a to jest ten sukces polityczny jest związany z po prostu faktem, że PiS, jeśli chodzi o cały system pomocy społecznej i socjalnej, po prostu zmienił ten system i zrobił go więcej pozytywnym dla obywatelów i efekty tego są po prostu widoczne w każdym wymiarze życia społecznego. To jest rzecz jasna. Zacząc na przykład od faktu, że po prostu PiS, znaczy miara 500+ zrobiła, że ubóstwa dziecięcego praktycznie już nie ma w Polsce, a przed tym byłyśmy w tych statystykach bardzo negatywnym miejscu. Ale ja się boję, znaczy generalnie, jeśli chodzi, ja nie mam kłopot z tym, żeby akurat ten wymiar socjalny był bardzo ważny w tych następnych wyborach. Tylko boję się, że w tym wszystkim jest za dużo demagogii, jest po prostu za dużo kalkulacji politycznej, jest za dużo braku gotowości do tego, żeby naprawdę te obietnice, które teraz będą były dane, że później będą na pewno spełnione.
Nie mówiliśmy o wieku emerytalnym. I to jest po prostu, jest jasne, że systemy emerytalne są wszędzie w kryzysie w Europie i że po prostu są potrzebne bardzo mocne zmiany, bardzo mocne reformy, tylko jest teraz taka dyskusja, w którym kierunku te reformy pójdą. Ale to jest temat na zupełnie inną rozmowę. Niestety nasz czas na ten fragment naszego programu się kończy, ale w tym samym gronie, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.